Cześć, z tej strony Kamila Rowińska, witam Cię w kolejnych kulisach biznesu, serii wideo, w której opowiadam Ci o tym, co się wydarzyło w moim biznesie, w mojej firmie, o wyzwaniach, które nas spotykają, sukcesach, porażkach, lekcjach i wnioskach. Każdego miesiąca, 10 dnia miesiąca, czyli wtedy, kiedy niektórzy płacą składki ZUS, opowiadam właśnie o tym, zapraszam Cię na najnowszy odcinek. A za każdym razem ten odcinek prowadzę według 5 punktów, a mianowicie według takich punktów, w ramach których również robię podsumowanie co tydzień wraz ze swoim zespołem. Zaczynamy od tego, co się wydarzyło. Dzisiaj opowiem Ci o tym, co się wydarzyło, co mogliśmy zrobić lepiej, z czego jesteśmy dumni, jakie wyciągamy wnioski, jakie mamy plany na najbliższe miesiące i oczywiście też opowiem Ci o bardzo fajnej promocji, którą przygotowałam dla Ciebie. Myślę, że będzie dla Ciebie czymś atrakcyjnym, także zostań ze mną w tym wideo do końca. Co się wydarzyło, czyli co wydarzyło się w czerwcu? Generalnie czerwiec zaczyna się od przyjemnego dnia, jakim jest Dzień Dziecka i w naszym biurze w Gliwicach Dzień Dziecka został spędzony w taki sposób, że dzieci naszych współpracowników i pracowników tego dnia przyszły z nami po prostu do pracy i mogli pracować, pakować zamówienia i się bawić. Oczywiście praca taka tradycyjna była zakłócona, ale myślę, że jest to fajna tradycja i warto coś takiego zrobić po to, żeby dzieci mogły poznać środowisko pracy swoich rodziców i żeby jednego dnia po prostu spędzić ten dzień razem. Także w przyszłym roku również będziemy to mogli zrobić. I oczywiście później poszły dziewczyny z dziećmi na lody i w ogóle, więc ten dzień pracy był troszeczkę krótszy. No ale później, kiedy już zabraliśmy się za pracę, to były przeprowadzone 3 szkolenia. Szkolenie z asertywności na ponad 140 osób w Warszawie. To jest szkolenie stacjonarne. W karcie, która Ci się wyświetla, możesz sprawdzić, kiedy jest następny termin i dołączyć do nas. Było szkolenie, które uwielbiam absolutnie, czyli szkolenie mistrz sprzedaży, na którym uczę przedsiębiorców, początkujących przedsiębiorców, jak również ludzi, którzy pracują gdzieś etatowo, ale chcieliby lepiej sprzedawać, w jaki sposób stać się mistrzami sprzedaży. Uwielbiam to szkolenie, ponieważ też uwielbiam sprzedawać. I kolejne szkolenie, które miałam przyjemność prowadzić, to jest szkolenie w ramach projektu World Class Speaker Academy, gdzie przyszłych absolwentów tej akademii uczyłam tego, w jaki sposób budować swoje szkolenia. Także poznałam fantastycznych tam ludzi i spędziłam z nimi naprawdę ciekawy czas. Czerwiec też również był takim miesiącem, w którym moją intencją największą było dotrzeć do jak największej grupy ludzi i poinformować ich o tym, że warto być asertywnym. W związku z czym przeprowadziliśmy ogromną po prostu kampanię. Ogromną kampanię dotyczącą kursu online asertywność w pracy i w rodzinie, ale zanim zaproponowaliśmy ludziom kurs online, daliśmy im ogromną ilość wartości, ponad 10 godzin wideo bezpłatnych na temat asertywności, budowania pewności siebie, na konferencję online na ten temat, czyli asertywność i pewność siebie, fundamenty silnej osobowości, zapisało się ponad 16 000 uczestników. Dziękuję Wam serdecznie za zaufanie i za chęć uczenia się. To była naprawdę dla mnie niesamowita, taki niesamowity moment, niesamowita mobilizacja, w związku z czym chyba z 3 godziny do Was po prostu wtedy mówiłam. I generalnie jesteśmy bardzo zachwyceni tym, jak ta konferencja przebiegała, ale też jak przebiegała w ogóle cała kampania dotycząca asertywności. Zainwestowaliśmy w nią ponad 200 000 złotych, były to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, społeczność zachwycona, mam nadzieję, że oglądaliście jakieś wideo z tej kampanii, także no naprawdę tutaj jesteśmy po prostu bardzo szczęśliwi. Kolejna rewolucja, która się u nas zaczęła, to przede wszystkim przeprowadzamy taką malinową rewolucję wizerunkową i porządki z tym związane, ponieważ nasz brandbook, czyli księga naszego znaku, kolory naszej marki przechodzą transformację i być może rzuciło Wam się już w oczy, że jak widzicie taki malinowy kolor, to za chwilę ja się pojawiam. Tutaj no to jest dużo rzeczy z tym związanych, ponieważ trzeba no tak naprawdę porządkować wszystko. Strona internetowa, wszystkie materiały szkoleniowe. Nie da się tego zrobić oczywiście z dnia na dzień, ale no wprowadziliśmy tą rewolucję i cały czas ją po prostu tutaj przeprowadzamy. Także gdzieniegdzie jeszcze będziecie widzieli stare kolory, ale już będą one wypierane przez te najnowsze. A zmiana, na którą się biznesowo zdecydowaliśmy, to jest rozpoczęcie rozpoczęcie współpracy z firmą outsourcingową, jeżeli chodzi o wysyłkę książek do Was, wtedy kiedy zamawiacie je na stronie kamilarowińska.pl i zamawiacie je z dostawą do domu. Analizowaliśmy koszty, które mamy związane z tą wysyłką, wtedy kiedy robimy je samodzielnie, wtedy kiedy mamy my swoje umowy podpisane z Pocztą Polską, jak również z kurierami, kiedy analizowaliśmy naszą powierzchnię magazynową, której potrzebujemy do tego, żeby przeprowadzać tę operację. I po wielu latach pakowania samodzielnego naszych zamówień dostaliśmy wreszcie ofertę od partnera, który naprawdę potraktował nas super poważnie, bardzo profesjonalnie. Zaproponował nam ofertę, która spowodowała, że jesteśmy w stanie obniżyć przynajmniej o kilka złotych cenę wysyłki do klienta, bo to jest głównie zawsze nasza intencja, prawda? Ponieważ jeżeli coś nas dużo kosztuje, no to wtedy nie możemy Wam po prostu tego dać taniej i, no i Wy też ponosicie tego koszt. Tym razem dzięki temu, że rozpoczęliśmy współpracę z firmą zewnętrzną, byliśmy w stanie po prostu obniżyć o kilka złotych wysyłkę i jesteśmy w stanie też realizować ją szybciej, w związku z czym zdecydowanie współpraca akurat w tym wymiarze ma ogromny sens. Mamy miesiąc za sobą już, ponieważ na początku robiliśmy testy i tak dalej, także mamy miesiąc za sobą. Póki co nie dostawaliśmy informacji o tym, żebyście mieli jakiekolwiek problemy, wszystko przechodziło bezproblemowo, w związku z czym cieszymy się, że podjęliśmy tą decyzję. No i cóż Wam jeszcze mogę powiedzieć? To co się jeszcze ważnego wydarzyło, to przede wszystkim wprowadzamy nowe rozwiązania oczywiście internetowe, czyli pracujemy nad nowym sklepem internetowym. Ostatnio Was pytałam, który layout Wam się podoba. Bardziej Wam się spodobał ten taki energetyczny, bardziej kolorowy. Teraz pokażę Wam kilka tutaj takich jeszcze layoutów, które będziecie mogli zobaczyć, po to, żebyście się już opatrzyli z tą stroną, ponieważ w miarę do tego, o czym mówiliście, no to teraz ta strona, że tak powiem, idzie za sobą. Wdrażaliśmy również system Optima, taki do księgowania, bardzo taka sprawa żmudna, papierkowa, nad którą pracuje po prostu zespół RBC. I rozpoczęliśmy prace już takie bardziej zaawansowane nad nowym CRM-em. CRM, czyli taki system, który będzie pozwalał nam lepiej zarządzać waszymi danymi, Wam będzie pozwalał lepiej zarządzać swoimi miejscami na szkoleniach i pozwoli nam po prostu zautomatyzować pewne działania i wykluczy, że tak powiem, pracę człowieka na zasadzie przenieść z jednej tabelki po prostu do drugiej albo coś tam dopisz ręcznie. Długo szukaliśmy współpracownika albo firmy, która mogłaby taki CRM zrobić naprawdę szyty na miarę i byłaby dobra w komunikacji, bo to, co muszę Wam powiedzieć, to to, że czasami ktoś coś umie zrobić, ale w komunikacji jest tak po prostu trudny, tak, nie wiem, długo odpisuje na maile, brak z nim kontaktu, ma jakieś długie terminy, potem się jakoś nie kontaktuje, że czasami rozumiem, dlaczego niektórzy nie sprzedają. Znalazła się taka firma, która dobrze wróży. Jesteśmy na razie po sporządzeniu takiego procesu, zakresu funkcjonalności tego CRM-a. Odpowiem Wam tylko, że to jest 70 stron. No i już dostałam informację od Agnieszki, od Karoliny z RBC, że dobrze się dzieje, może coś z tego będzie. W związku z czym mamy zakres funkcjonalności, dostaliśmy cenę. Cena w żaden sposób nie jest dla nas do zaakceptowania, w związku z czym będziemy jeszcze negocjowali. Jeżeli się porozumiemy z firmą, która to rozpoczęła, to będzie super. Jeszcze druga firma postanowiła nam złożyć kontrofertę, w związku z czym poczekamy na tą kontrofertę i rozważymy, co się będzie działo dalej. Kolejna rzecz, która się jeszcze wydarzyła, bardzo ważna, z zakresu nieruchomości. Mówiłam Wam ostatnio w wideo, że rozpoczęliśmy wynajem Górnych Wałów, czyli mieszkania w Gliwicach na najem krótkoterminowy i rozpoczęliśmy go wynajmować przez Airbnb, po to, żeby sprawdzić, czy jesteśmy w stanie uzyskać większą kwotę, większą stopę zwrotu z tej inwestycji. I po pierwszym miesiącu, gdzie wstawiliśmy to tylko i wyłącznie na Airbnb, w żaden sposób nie reklamowaliśmy tego, nie wykupowaliśmy żadnej reklamy, niczego takiego, uzyskaliśmy tam ponad 1000 zł wpłat, ponieważ to jest dopiero coś, co się zaczyna rozkręcać. Jeszcze nie jesteśmy na Airbnb super hostem, ani nikim właściwie tam nie jesteśmy, nie mamy opinii, więc powolutku to się rozkręca. I dołożyliśmy do tego również pod koniec dopiero miesiąca Booking.com, po to, żeby zobaczyć na ile jest ta różnica. Jak dołożyliśmy Booking.com, to odrobinę przyspieszyło, ale jeszcze za wcześnie na liczby. Na razie jesteśmy na etapie cały czas do inwestowywania tego mieszkania, tak? Czyli na przykład, no nie wiem, suszarka do włosów, a może jeszcze, nie wiem, szlafroki dla gości, takie wiecie, hotelowe, a może jeszcze to, a może jeszcze to. W związku z czym cały czas póki co dopłacamy. Ale to, co piękne, to ruszyła druga inwestycja nasza, czyli w Warszawie, Warszawa Racławicka. To jest inwestycja, o której już wcześniej opowiadałam w kulisach biznesu. Inwestycja, którą kupiliśmy za 527 tysięcy, mieszkanie 50-metrowe. Ja wiem, ale to ja wiem, że w niektórych miastach za 50 metrów się tyle nie płaci, w dodatku do remontu, ale w Warszawie na Racławickiej, przy metrze Racławicka tyle właśnie kosztują mieszkania. W związku z czym kupiliśmy to mieszkanie i ono było poddane remontowi. Ponieważ to jest mieszkanie nie tylko i wyłącznie na wynajem krótkoterminowy i mogłabym oczywiście je wynająć na krótki termin w niskiej cenie, bez remontowania go, i co zresztą zostało mi doradzone, ja jestem bardzo cierpliwa jako inwestor. W związku z czym podjęłam decyzję, że nie, że ja jednak doinwestuję to mieszkanie, w związku z czym zainwestowaliśmy tam dodatkowe pieniądze i ostatecznie ta inwestycja nas wyszła około 690 tysięcy, więc sami mniej więcej możecie sobie wyobrazić, ile trzeba było jeszcze dorzucić do środka. I teraz, kiedy to mieszkanie prawie 700 tysięcy warte wystawiliśmy, to zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą Lloyd Properties, która będzie zajmowała się tym mieszkaniem i będzie je wynajmowała. Dlaczego Gliwice wynajmuje sama, a Warszawy nie wynajmuje sama? W Gliwicach jest zespół RBC, znajduje się 2 piętra niżej w tym samym budynku, w związku z czym jest w stanie po prostu wszystko tam dojrzeć, no nie wiem, pomóc w razie, gdyby cokolwiek się wydarzyło. W Warszawie zespołu RBC nie ma. Jeżeli jest firma zewnętrzna, która może się tym zająć i podzielić się ze mną zyskiem, tudzież ja z nimi, to oczywiście warto z tego korzystać, więc z tej opcji skorzystaliśmy. Jeszcze Wam nie mogę powiedzieć, czy to się opłaca, jak to wygląda, natomiast po prostu wystartowaliśmy. Akurat Racławickie jestem pewna jako inwestycji, ze względu na to, że my wydawaliśmy kilka tysięcy miesięcznie na noclegi dla zespołu RBC wtedy, kiedy przyjeżdżaliśmy do Warszawy na szkolenia. W związku z czym jakkolwiek, czy ona się będzie dużo wynajmować, czy mało się będzie wynajmować, i tak już zarobiliśmy na Racławickiej średnio 5 000 zł miesięcznie, które oszczędzamy, których po prostu nie wydajemy na apartamenty i hotele dla RBC przy okazji szkoleń, ponieważ RBC śpi na Racławickiej wtedy, kiedy po prostu mamy szkolenia. W związku z czym jest to taka inwestycja, w której zdecydowaliśmy się na 5 miejsc noclegowych. Poniżej w opisie wideo, w karcie możecie sobie zobaczyć te inwestycje, a jeżeli ktoś z Was chciałby być naszym gościem, to oczywiście będzie nam bardzo miło. Co nowego się jeszcze wydarzyło? Mieliśmy również momenty trudne w firmie. Mieliśmy momenty, w których trzeba było się zdecydować na rozstania. Jedno rozstania personalne, czyli pożegnanie się z pracownikiem albo współpracownikiem. Pierwsze rozstanie to było rozstanie z trenerem, który prowadził zajęcia dla zespołu RBC, zajęcia sportowe. Zespół RBC w każdy poniedziałek i środę ma rano trening z trenerem raz z samoobrony. I to jest w ramach naszej umowy. Ja pokrywam część kosztów, oni pokrywają część kosztów i po prostu w godzinach pracy uprawiają sport. Dlatego, jak wiecie, sport jest dla mnie bardzo ważny, aktywność ruchowa. Nie wyobrażam sobie, żeby mój zespół miałby po prostu nie mieć do tego dostępu, w związku z czym, wychodząc im naprzeciw, zaproponowałam, aby uprawiali ten sport w godzinach pracy. Zdarzało się tak, że trener, który jest dobrym trenerem na poziomie bycia ekspertem, po prostu nie dowoził, tak? Raz nie przyszedł, drugi raz nie przyszedł, trzeci raz zaspał, czwarty raz coś tam. No i mieliśmy taką umowę z zespołem, że okej, oni decydują, kiedy zakończą tą współpracę, na jak długo będą sobie mogli pozwolić. No i w końcu przeszła ta granica ich cierpliwości, w której rozumieją, że ktoś może zaspać albo coś tam się może wydarzyć, ale to wszystko ma swoje granice, w związku z czym podziękowali za współpracę swojemu aktualnemu, trenerowi i zaprosili do współpracy kolejnego trenera, Sarę Nowak, niedługo Sarę Nowak-Kokoszkę albo Sarę Kokoszkę, która po prostu teraz przyjeżdża i prowadzi te treningi. Drugie rozstanie, trudne rozstanie, to byliśmy zmuszeni podziękować za współpracę jednej z osób, którą zaprosiliśmy do zespołu 3 miesiące temu, Małgorzacie. Małgorzata była zaproszona niedawno do zespołu RBC i tutaj na poziomie wartości, kodeksu honorowego i postawy nie byliśmy w stanie po prostu zaakceptować pewnych zachowań. Nie chcę się generalnie nad tym jakoś szczególnie rozwodzić. Natomiast tu też byliśmy zmuszeni tą współpracę zakończyć. To są zawsze trudne momenty, ponieważ nikt nie chce się rozstawać z kimś, kogo zaprosił do współpracy i to jest trudne zarówno dla tej osoby, która musi podjąć decyzję. Akurat tutaj to nie była taka moja decyzja, ponieważ nie ja tą osobę głównie zatrudniałam, tylko osoby z naszego zespołu, ale jest to też taki test dla osoby z naszego zespołu, który ta osoba zdała, ponieważ jeżeli masz stanowisko kierownicze i wchodzisz na stanowisko kierownicze, to musisz wziąć po prostu odpowiedzialność nie tylko i wyłącznie za przywileje, które z tego tytułu wynikają, ale również za zobowiązania. W związku z czym, jeżeli widzisz, że w zespole jest coś nie tak, jak powinno być, nie na to się umawialiśmy, albo są na poziomie postawy jakieś sytuacje, które są nie do zaakceptowania w zespole, ponieważ na poziomie kodeksu honorowego i wartości nie na to się umawialiśmy, to trzeba podjąć decyzję. I oczywiście to nie jest od razu taka decyzja. Na początku są rozmowy, pierwsza rozmowa, druga rozmowa, trzecia rozmowa. Natomiast jeżeli takie rozmowy jakby naprawcze, ostrzegawcze nie przynoszą rezultatów, to wtedy trzeba podjąć decyzję o rozstaniu. Wielu przedsiębiorców nie podejmuje takiej decyzji, machają ręką, myślą, że samo się zrobi, samo się naprawi albo cokolwiek takiego, albo nie chcą tracić czasu na poszukiwanie nowej osoby, w związku z czym po prostu unikają podjęcia tej decyzji. U nas zarówno względem zespołu, jak i względem tej osoby ta decyzja uważamy, że była fair, ponieważ wiemy, że nie bylibyśmy w stanie tej osoby przy takiej postawie absolutnie awansować ani zostawić na samodzielne stanowisko. W związku z czym takie rozstanie było naszym udziałem w czerwcu. Ze spraw prywatnych, które się wydarzyły, dwie przyjemne. Pierwsza, o której Wam mówiłam na Power Poniedziałku, w każdy poniedziałek o 8 rano na kanale YouTube i na moim blogu, to jest rozpoczęcie mojej nauki gry na pianinie, czyli takie marzenie po prostu z dzieciństwa, które chciałam odświeżyć. Nigdy nie grałam, zawsze chciałam grać i pomyślałam sobie, okej, no dobrze, zbliżam się do 40. Może faktycznie to nie jest najlepszy czas na to, żeby po prostu zostawać pianistką, ale żeby zacząć grać, żeby pograć, żeby nauczyć się grać po prostu dla siebie, nawet jeżeli nie będę występowała w żadnych konkursach chopinowskich, to jest to jak najbardziej bardzo dobry czas, ponieważ bardzo staram się pilnować tego, aby mieć balans pomiędzy pracą a tym, co mnie również rozwija. I nie chciałam już szukać kolejnego szkolenia dla siebie albo kolejnej rzeczy, która służy czemuś, jakiejś mojej większej skuteczności biznesowej albo czegoś takiemu. Chciałam poszukać coś, co właściwie nie musi się jakoś szczególnie opłacać, nie musi niczemu służyć, tylko po prostu będzie mnie rozwijało, sprawiało mi przyjemność i postanowiłam, że to będzie właśnie pianino. Jestem po 2 lekcjach i cóż, paluszki sztywne, uczę się po prostu układać dłonie, ale jest to naprawdę ekscytujące. I kolejna rzecz, która była dla mnie niesamowita, jeżeli chodzi o czerwiec, to był lunch z panem premierem Jerzym Buzkiem, który wylicytowałam w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy brałam udział w licytacji. Niesamowity człowiek, nieprawdopodobna energia. Do dzisiaj, kiedy przypomnę sobie o tym naszym spotkaniu, spotkaliśmy się w Brukseli w fantastycznym miejscu o niesamowitej, też świetnej energii, w restauracji wegańskiej z pysznym jedzeniem i w ogóle naprawdę cudowną atmosferą. To chcę Wam powiedzieć, że ja czasami rozumiem, dlaczego niektórzy ludzie są na takiej wysokiej pozycji albo dochodzą do jakiegoś miejsca takiego wysokiego, ponieważ wtedy, kiedy rozmawiałam z panem premierem, on się okazał być tak doskonałym rozmówcą, tak pięknie potrafił się odnaleźć w rozmowie ze mną. Co prawda zdarzało mu się na kobietę niezależną cały czas mówić kobieta samodzielna, tak sobie wbił do głowy tytuł tej książki jakoś, więc mieliśmy z tego trochę ubawu, natomiast no naprawdę magiczne spotkanie. Jedną rzecz Wam zdradzę z tego spotkania. Zapytałam się pana premiera, czy rozmawialiśmy między innymi o tym, jak to jest, kiedy dochodzi się na taki wyższy poziom, czy to biznesu, czy to rozpoznawalności, czy to popularności, czy to odpowiedzialności, czy też w polityce, wtedy, kiedy zajmuje się wysoką pozycję. To czy warto pozostać sobą, bo mieliśmy taką dyskusję na ten temat. Dużo rozmawialiśmy o coachingu, o rozwoju, o byciu tu i teraz i między innymi o tym. W ogóle nie rozmawialiśmy o polityce. I on powiedział, że on jest bardzo otwartym człowiekiem i za każdym razem, kiedy kogoś poznaje, daje mu po prostu czystą kartę i jest taki bardzo, bardzo, bardzo otwarty, co wiele osób mówi, że to jest z jego strony, nie wiem, niefrasobliwe i nie powinien tego robić. I zapytałam go, a jak właściwie on myśli i jak jest. On powiedział, że krótkoterminowo to faktycznie może czasami spowodować, że gdzieś tam przegra jakąś małą rozgrywkę. Natomiast powiedział, że długoterminowo, a może coś powiedzieć na poziomie długiego terminu, ponieważ ma 40 lat więcej ode mnie, to jest to coś, co zdecydowanie mu się bardzo opłaca i bardzo poleca. To pozostanie sobą, pozostanie spójnym, autentycznym. Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, którzy są ode mnie dużo starsi, ponieważ od nich czerpię bardzo dużo takiej innej zupełnie energii, spokoju, dystansu, spojrzenia z takiej szerszej perspektywy w ogóle. I uwielbiam to ich myślenie i uwielbiam też to ich myślenie, że życie nie jest czarno-białe, że może być tak, a może być tak. Mają taki w sobie naprawdę fantastyczny spokój. Więc dla mnie to spotkanie było niezwykle miłe. Najmilsze było dla mnie to, że siedzieliśmy ponad 2 godziny na tym lunchu i kiedy się kończył, to pan premier powiedział, że tym razem on mnie zaprasza na lunch, koniecznie musimy się jeszcze raz spotkać i umówiliśmy się na wrzesień. Jak go poprosiłam o zdjęcie, to powiedział, że nie zrobi sobie ze mną zdjęcia, bo jak sobie zrobię z nim zdjęcie, to już się z nim więcej nie zobaczę. Nie przyjdę na lunch we wrześniu, w związku z czym spotykamy się jeszcze raz we wrześniu. Poprosił, żebym mu przysłała swoje książki, bo chcę je przeczytać na wakacjach. Przynajmniej 2 albo 3 i po wakacjach będziemy mogli o nim porozmawiać. Także naprawdę cudowne spotkanie. To wszystko, co było w czerwcu. Z czego jesteśmy dumni? Przede wszystkim z działalności partnerów i w ogóle całej kampanii dotyczącej asertywności. Ja wiem, że był taki moment, kiedy gdziekolwiek się nie zajrzało, to Kamila Rowińska wyskakiwała z lodówki przez 3 tygodnie. To było specjalnie, ponieważ to musi być takie silne po prostu naprawdę nasilenie, jeżeli jest kampania o czymś, żeby nikogo nie przeoczyć. Ja bardzo staram się docierać do Was z wszystkimi materiałami, ale wiem, że nie każdy odbierze mail, nie każdy spojrzy na Instagram wtedy, kiedy ja publikuję, czy nie każdy obejrzy akurat ten film na YouTubie, który opublikowałam, o Facebooku nie wspominając, ponieważ zasięgi są ucinane. W związku z czym mieliśmy takie naprawdę mocne tutaj uderzenie. Partnerzy, którzy wspierali nas w tej działalności, czyli zaprosiliśmy partnerów, ludzi, którzy chcieliby również pomóc w tym, aby promować te bezpłatne materiały. Zaprosiliśmy na pokład. Ich działalność okazała się być naprawdę bardzo fajna, bardzo skuteczna, bardzo dobre, mieli zaangażowanie. I tutaj jednego z partnerów, czyli wydawnictwo Złote Myśli, mogliśmy nagrodzić za skuteczność i tak to wydawnictwo otrzymało od nas komputer MacBook Air w prezencie. Kampania następna będzie przygotowana, poczekaj do końca wideo, to się dowiesz co dalej. Mieliśmy również negocjacje, to był też miesiąc negocjacji. U nas mistrzami negocjacji jest Mariusz Muszyca i Agnieszka Kądziołka, w związku z czym były negocjacje. Bo jak prowadzisz firmę, to nie jest ważne tylko i wyłącznie to, ile zarobisz, ale też ile nie wydasz. Bo to, czego nie wydasz, to masz 100% zaoszczędzone, a to, co zarobisz, no to jeszcze z tego musisz zapłacić oczywiście podatki i masz koszty z tym związane. Więc bardzo zwracamy uwagę w firmie na to, żeby nie wydawać pieniędzy bez sensu i to na każdym poziomie. I tutaj były negocjacje z Tipayem i PayPalem, czyli z pośrednikami, którzy przelewają nam pieniądze wtedy, kiedy Wy po prostu płacicie na stronie internetowej, czy to kartą, czy przez te ich bramki. No oczywiście oni biorą sobie prowizje z tego tytułu i te prowizje można negocjować. I doszliśmy do bardzo, bardzo dobrej prowizji. Niestety nie mogę jej powiedzieć, ponieważ to jest zawsze objęte tajemnicą taka rozmowa, ale jeżeli prowadzicie sklep internetowy i dostajecie taką informację, to oczywiście nigdy nie bierzcie pierwszej ceny, którą dostaniecie, tylko zawsze sprawdźcie, czy konkurent może Wam zrobić kontrfertę i co możecie dostać. I tutaj akurat tych dwóch operatorów bardzo fajnie pomiędzy sobą walczyło, w związku z czym no, ostatecznie został oczywiście jeden. I w biznesie to jest konieczne i nie na zasadzie, a stać mnie, po prostu płacę, tylko szukaj dla siebie dobrej ceny i takiej relacji, która będzie win-win pomiędzy Tobą a Twoim partnerem. Co mogliśmy zrobić lepiej? No mieliśmy małą wtopę na webinarium z asertywności, tym takim dużym, gdzie się zapisało 16 tysięcy osób. Przez pierwsze 3 minuty nie było głosu. Były jakieś problemy techniczne i Facebook nie zaciągnął, że tak powiem, mojego głosu. Ci, którzy oglądali w pokoju webinarowym, wszystko słyszeli. Ci, którzy oglądali przez Facebooka, to przez pierwsze 3 minuty mojego powitania tego nie słyszeli. Także no, to jest coś, co na pewno mogliśmy zrobić lepiej. Wyciągnęliśmy swoje wnioski i będziemy walczyli o to, żeby w przyszłości było jeszcze lepiej. Plan na najbliższy czas. Przede wszystkim teraz odbywa się Akademia Trenera. Akademia Trenera w Warszawie to jest takie szkolenie, w którym bierze udział 20 osób, które chcą się nauczyć ode mnie, w jaki sposób mają prowadzić szkolenia, czyli swój moduł szkoleniowy. Spotykamy się przez 4 dni, od rana do nocy, nie ma żadnych przerw, od 7:30 do chyba 20:30, tak, do 20:30 są zajęcia. Oczywiście tam są zajęcia ze mną, ale też są zajęcia sportowe, więc to nie jest tak, że ja cały czas do Was mówię. Są też zajęcia relaksacyjne. Generalnie uczę Was tego, w jaki sposób Wy macie swój moduł szkoleniowy po prostu zaprezentować. Każdy po tych 4 dniach wychodzi z taką informacją, w jaki sposób takie szkolenie powinno się budować, ponieważ na każde szkolenie składa się 18 puzli, które podczas tej Akademii Trenera Wam przedstawiam. No i oczywiście kilka dni przed Akademią Trenera, czy też miesiąc przed Akademią Trenera niektórzy mówili, a czy ja mogę przyjść na Akademię Trenera? Kochani, na Akademię Trenera zapisuje się rok wcześniej. Teraz, klikając w kartę albo w opis tego wideo, zapisujesz się na przyszły rok, na lipiec, na Akademię Trenera, ponieważ później nie będzie miejsc. Jest tylko i wyłącznie 20 osób rocznie, które mogą po prostu takie szkolenie przejść ze mną, którym mogę zadedykować te właśnie 4 dni. Także jeżeli to jest coś dla Ciebie, zapraszam Cię serdecznie. A za kilka dni, dokładnie za 5, odbędzie się Kobieta Niezależna w Gdańsku, czyli moje flagowe szkolenie, które kończy kilka tysięcy kobiet rocznie. Gdańsk bliski, coraz bliższy mojemu sercu, albo Trójmiasto coraz bliższe mojemu sercu, także na pewno będzie niesamowite spotkanie. Zaraz po Kobiecie Niezależnej odbędziemy wakacje RBC, czyli zespół RBC pojedzie po prostu na kilkudniowe wakacje, tam zostaniemy nad morzem i będziemy realizować wszystkie plany zespołu RBC, czyli wszystkie muzea, wycieczki na windsurfing do chałup i wszystko to, co powymyślali, że chcieliby robić, to będziemy realizowali. Raz w roku mamy takie parę dni celebracji, gdzie na koszt firmy po prostu jedziemy i cieszymy się i celebrujemy. Nowa rzecz, którą dla Was przygotowałam, to nową serię nagrań Q&A, które się będą ukazywały co drugi czwartek miesiąca na YouTube, na blogu, na Facebooku, wszędzie po kolei, ponieważ zadawaliście takie pytania pod tytułem, a dlaczego ja się w ogóle wyprowadziłam do Brukseli i tego typu. Obiecałam Wam kiedyś, że nagram takie wideo, obiecałam Wam, że nagram wideo, jak wygląda mój dzień w Brukseli, w związku z czym czekajcie na powiadomienia i to jest dobry czas, żeby zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, ponieważ wtedy dostajecie powiadomienia o tym, że to wideo po prostu wyszło, a bardzo często jest tak, że Wam po prostu umyka. Co jeszcze będziemy robili w lipcu? Będziemy przygotowali planer i kalendarz. Planer, kalendarz, dziennik. Teraz jest 1 500 000 na to nazw. Kiedyś to się po prostu nazywało terminarzem drukowanym. Wiem, że prosiliście wielokrotnie o to, żeby coś takiego się pojawiło w sprzedaży. Ja Wam mówiłam, że przyjdzie na to czas, więc przyszedł na to czas i jest on w przygotowaniu. I teraz prosiłabym Was o to, abyście w komentarzu napisali mi, co koniecznie Waszym zdaniem w takim kalendarzu musi się znaleźć. Czyli jeżeli korzystacie z papierowego takiego terminarza, planera, to co tam się po prostu w tym kalendarzu Waszym zdaniem musi znaleźć? Czy nie wiem, wyzwania comiesięczne, czy cytaty, czy to jest dla Was ważne, czy układ, że jest cały tydzień po otworzeniu, czy gruby, czy w twardej oprawie, czy w miękkiej oprawie. Wszystkie te rzeczy bardzo mnie interesują, także napiszcie o tym, jaki jest wymarzony Wasz kalendarz. Będziemy również przygotowywać się do sierpniowych nagrań kolejnego kursu online, który się będzie pojawiał. Kolejny kurs online, który się pojawi na koniec tego roku, będzie dotyczył zarządzania sobą w czasie. No i tutaj oczywiście najpierw jest przygotowywanie się do niego, potem jest nagrywanie tego materiału, a potem średnio 3 miesiące pracuje się nad obrobieniem tego materiału, przygotowaniem tego wszystkiego i wystartowaniem z kampanią, także czekajcie na to, bo to naprawdę będzie petarda na koniec roku. No i zaraz Wam jeszcze teraz powiem o konkursie, ale jeszcze w lipcu będziemy kończyli pracę nad wydaniem, trzecim wydaniem książki Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwale. Mój bestseller, uwielbiacie tą książkę. Prosiła się o to, żeby ją odświeżyć, ponieważ po 5 latach od wydania nie tyle treści są nieaktualne, co po prostu wymagania tego, jak taka książka powinna wyglądać i jak w ogóle powinna być złożona i tak dalej. Wymagają tego, żeby się tym zająć, w związku z czym zajęliśmy się tym i już niedługo będzie można ją kupić. A teraz najważniejsza rzecz, czyli to, na co czekaliście niektórzy od samego początku, chociaż mam nadzieję, że moje doświadczenia biznesowe są dla Was najważniejsze. To jest konkurs, który przygotowaliśmy dla Was na najbliższe dni. Startujemy dzisiaj, czyli 10 lipca. Czas trwania to jest 4 dni. I teraz, co jest do otrzymania? Do otrzymania macie kubek RBC w prezencie. Zupełnie po prostu w prezencie. I teraz co trzeba zrobić, żeby taki kubek otrzymać? Wystarczy złożyć zakupy na stronie kamilarowińska.pl. Zakupy na kwotę minimalną 50 zł. To jest naprawdę kompletna petarda. Później, jak będziecie składali zamówienie, to trzeba dołożyć sobie kubek RBC, który Wam się podoba. Dowolny sobie wybierz, z jaką nakrętką chcesz. Czyli masz swoje zakupy, dokładasz kubek i wtedy używasz takiego kuponu rabatowego. Tam jest takie miejsce na kupon rabatowy i w tym miejscu wpisujesz kubek. I jak wpiszesz w kubek, to wtedy cena za kubek Ci się zminusuje i tylko i wyłącznie płacisz za te swoje zakupy, które są na minimalną kwotę 50 zł, przy czym bardzo ważna rzecz, ilość kubków jest ograniczona, w związku z czym kto pierwszy, kto się załapie po prostu na kubek, tak długo jak długo załapiesz się na kubek w magazynie, tak długo go po prostu zgarniasz. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, zadawaj je w komentarzu, ja tymczasem serdecznie Wam dziękuję, no i oczywiście jeżeli jest coś, co chcielibyście, żebym doprecyzowała jeszcze w kolejnym wideo, dajcie mi znać, ponieważ już 10 sierpnia widzimy się w kolejnych kulisach biznesu. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia.